Witajcie, Rafał z tej strony. Po ostatniej sobotniej latającej kawce, gdzie gościem specjalnym był Matt Pochwat i gdzie rozmawialiśmy na temat przejścia z dronów z gimbalem w stronę FPV, było parę pytań dotyczących tego, jak dobrać sobie pierwszy zestaw. I na dzisiaj przygotowałem taki dosyć ciekawy wariant, a mianowicie wariant, który się nazywa Ready to Fly. Jest to zwykle zestaw, który składa się z drona, z gogli i do tego jeszcze składa się z aparatury. I to wszystko jest już połączone i dzięki temu możecie po prostu podładować akumulatory i od razu zacząć latać. Jest to fajna opcja, szczególnie dla osób, które są albo zajęte, albo nie mają smykałki do tego, żeby godzinami sterczeć w internecie i sprawdzać, jaki protokół, jaki odbiornik, jaki nadajnik, jakie oprogramowanie, jak połączyć, jak zbindować, jak zrobić flashing odbiornika i tak dalej, bo to faktycznie może być frustrujące na początku. Dlatego słuchajcie, tą drugą czynnością w kolejności, zaraz po ćwiczeniach na symulatorze, może być faktycznie zakup zestawu Ready to Fly. Ale do tego, co jest ważne, że mamy też akumulatory. I jeżeli macie do wyboru, trzeba kupić sobie większą ilość akumulatorów, tych pakietów LiPo, bo zwykle mamy dwa w komplecie albo jeden. Najlepiej wybrać 6, 10, bo te loty faktycznie małymi kładami są krótkie. W poszczególnych zestawach mamy dwa rodzaje dronów. Albo łupy, to są kłady, które mają osłony zwykle i mogą służyć też do latania w domu. One są mniej podatne na kolizje, odbijają się od przeszkód, blisko ludzi, mogą być zwierząt i takie rzeczy polecam. Tego typu drony polecam na pewno. I druga, już bardziej zaawansowana wersja, to są już freestyle'owe kłady, które wymagają trochę wprawy i ćwiczeń i nie nadają się do latania wewnątrz pomieszczeń. O tym trzeba pamiętać, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Także bardzo prosty odcinek, ale to jest odcinek dla początkujących, czyli ten drugi krok zaraz po symulatorze. Przejdźmy w takim razie do poszczególnych modeli i powiem o nich na bieżąco więcej. Nasz przegląd zaczniemy od najtańszego Tiny Whoopa, który jest w tej chwili na rynku w wersji Ready to Fly, a mianowicie jest to Ishin Novice 75. Bardzo ciekawa propozycja, aczkolwiek też bardzo prosta i tutaj nie ma się co czarować. 75, on lata na pakietach jedno- lub dwucelowych i co jest też w nim ciekawe, że ma typową, tanią aparaturę WT8, która jest ładowana na paluszki. Te gimbale tam nie są zbyt wyrafinowane. Tak samo jeżeli chodzi o gogle, one sprawiają wrażenie, że mają diversity, ale nie mają tego niestety. Natomiast kład jest w porządku i to jest też kład brandowany dla Ishina, ale produkcji Happy Model, o tym trzeba powiedzieć. Dość ładnie spakowany i fajnie to wygląda, ma w komplecie też zapasowe akumulatory. Natomiast trzeba oczywiście zaopatrzyć się w większą ilość, może nie 2, ale 10 na przykład, taka opcja też jest dostępna. Waży około 30 gramów, czyli to jest leciutka konstrukcja i to, o czym trzeba też pamiętać, że tutaj nie osiągniemy idealnego obrazu. To jest kład mały łup do ćwiczeń. Nie czarujmy się, za $150 my nie dostaniemy tutaj super zestawu, ale on jest na tyle wystarczający, żeby już można było poćwiczyć i poczuć, co to jest FPV. Jeżeli byście chcieli czegoś więcej, oczywiście można dokupić sobie i zbindować, czyli połączyć z lepszą aparaturą czy z lepszymi goglami. Ogólnie nie jest to zły zestaw. Trzeba przyznać, że jest najbardziej budżetowy, bo dalej będziemy mieli za chwilę Tiny Hawk, który kosztuje już o $40 więcej, więc jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, faktycznie może zastanowić się nad tym Ishinem, czy to nie jest najlepsza dla niego propozycja. Drugim bardzo ciekawym zestawem Ready to Fly jest zestaw IMAXa Tiny Hawk 2, też 75 i bardzo zbliżone parametry. Mamy tutaj drona, który praktycznie jest niezniszczalny. On ma mocniejsze silniki też, co ciekawe. Natomiast ta obudowa jest mega wytrzymała, którą tutaj mamy. I ja już w różnych sytuacjach nim latałem i muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie sposób go rozwalić. Oczywiście jak ktoś na beton z bardzo wysokiego opuści, to można go rozwalić. To, co jest fajne w nim, też szybkie wymiany śmigieł, to, że ma wtyczki, więc części zamienne są też tanie,
Jest też płytka do ładowania równoległego w komplecie i te wszystkie elementy, które zwykle są potrzebne. Jest cichutki, bardzo lekki. Oczywiście nie za bardzo zamontujemy tutaj taką kamerkę typu nawet Insta360 Go, bo to jest duże obciążenie dla niego. Trzeba to o tym wiedzieć, bo to są małe kłady. Ale tutaj to, co ciekawe, to też w zależności na jakich pakietach latamy, czy 1S, czy 2S, można regulować i czy latamy w trybie Horizon, czy w trybie Acro, można regulować sobie kąt, jeżeli chodzi o ustawienie samej kamery. Mocniejszy jest od poprzednika, lepsza transmisja, jeżeli chodzi o zasięg. No i te silniki są naprawdę mocne. Uważam, że to jest bardzo dobra propozycja. Fajny dron, też niedużo kosztuje stosunkowo, jeżeli chodzi o te pierwsze wrażenia. Uważam, że jak najbardziej można w niego zainwestować, jeżeli ktoś ma trochę więcej kasy niż na Ishina Novis. Także niezła propozycja, słuchajcie, uważam, że Tiny Hawk jest jak najbardziej godzien uwagi. Czy coś jeszcze można tutaj dodać? Oczywiście on też jest kompatybilny, jeżeli byśmy chcieli go zbindować z lepszym kontrolerem. Też jest to jak najbardziej po FL Sky, jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli chodzi o VTX-y, podobnie też do 200, od 25 do 200 mają możliwość regulacji, więc to są zbliżone. Tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że to jest całkiem mały kład. On oczywiście nie nadaje się do profesjonalnego filmowania. To jest kład, który służy nam do ćwiczeń, tak samo jak i zresztą Ishin Novis. I po nim już można pomyśleć o czymś, co nadaje się do nagrywania. Natomiast to, że ma osłony, też sprawia, że jest bardzo bezpieczny i trudny do rozwalenia. To jest jego główna zaleta. Lata się naprawdę świetnie, ja mogę go polecić. Latałem wiele razy Tiny Hawkiem i rewelacja. Słuchajcie, trzecia opcja, jeżeli chodzi o Tiny Whoopa, to jest produkcja BTFPV Meteor 65. Bardzo ciekawa propozycja i uważam, że jakościowo na pewno też jest dużo lepszy niż poprzednicy. Szczególnie na przykład jakość kontrolera, czy jakość gogli, to, że mamy możliwość nagrywania już w DVR, czyli możemy nagrywać w goglach na kartę microSD. I parę takich rzeczy jest tutaj, które są decydujące. Oczywiście on jest też mniejszy, waży 22 gramy, czyli jest mniejszy i lżejszy i ma ramę 65. Natomiast ma kilka takich ciekawszych cech, lepsza jakość gogli, tutaj switche przy aparaturze, to wszystko sprawia, że to nie jest też taki zestaw mega zabawkowy. Oczywiście ciągle to jest malutkie, ciągle to jest lekkie, ale już na pewno jakość wykonania jest lepsza. Jeżeli dysponujecie większym budżetem, jak najbardziej można pomyśleć o tym, żeby BTFPV sobie zakupić albo komuś w prezencie. Oczywiście należałoby też wybrać ten zestaw większy, bo tutaj w pakiecie tym budżetowym mamy tylko dwa akumulatory LiPo, natomiast w większym mamy ich 6, także pod tym względem trzeba pamiętać, ale ciągle to jest zestaw startowy. Ja nie wiem, czy jest sens wydawania aż tylu pieniędzy jak $290 na zestaw pierwszy, ćwiczebny, który pozwoli nam stwierdzić, czy to jest dla nas hobby, czy nie. Lepiej moim zdaniem kupić coś tańszego, takiego jak Tiny Hawk, a następnie przesiąść się już na coś większego, na przykład 5-calówka albo na CineWhoopa. No dobra, ale tak czy inaczej mamy taką propozycję i ona też może być jako elegancki prezent fantastycznym wariantem. Kolejną propozycją bardzo ciekawą jest Ishin Novis 3. To już jest quad freestyle'owy, czyli nie mamy tutaj osłon. Nie nadaje się do latania w domu i to trzeba powiedzieć wyraźnie. To jest quad do latania na zewnątrz i wymaga on już dość dużej wprawy, czyli ćwiczeń albo na łupie, który pokazywałem wcześniej, albo na symulatorze dość dużo. 30-40 godzin wtedy można zacząć latać Ishinem Novis. Akumulatory ma dwu lub trzy celowe, czyli fajna opcja. Trzycelowy ogólnie jest dość ciekawy i przechodzi z goglami Ishin EV800. To już są gogle, które można śmiało używać też z innymi kładami albo zastosować je w formie ekranu, czyli one są w pełni przydatne. I tutaj mamy, co ciekawe, też podwójne anteny, mamy długi czas lotu, bo deklaruje nam producent, że nawet 8 do 10 minut. Także całkiem niezły. VTX też jest mocny, bo do 400, od 25 do 400, czyli całkiem mocny VTX. I to
sprawia, że ten zestaw też jest godny uwagi. Ja bym powiedział, że to jest w drugiej kolejności, zaraz po Tiny Whoopie można o czymś takim pomyśleć, tym bardziej, że to jest budżetowy zestaw, bo cena wynosi 220 lub 245 dolarów, całkiem niezła cena, jak za zestaw, którym już można naprawdę fajnie polatać. Już przy tym zestawie możemy śmiało też pomyśleć o tym, żeby zastosować kamerkę typu Insta360 Go do nagrywania zewnętrznego i mamy wtedy już jakość całkiem przyzwoitą. I ostatnia propozycja na dzisiaj, jeżeli chodzi o zestawy Ready to Fly, czyli takie, które wyciągamy z pudełka i zaczynamy latać, to jest IMAX Tiny Hawk, tym razem w wykonaniu freestyle, czyli nie ma osłon. Bardzo fajny dron, oczywiście też wymaga trochę treningu. Kapitalna charakterystyka lotu, która już jest bliska kładom 5-calowym, czyli tutaj już możemy naprawdę akrobacje robić. Oczywiście trzeba, tak jak powiedziałem, trochę poćwiczyć. Zasilanie 1S lub 2S i co ciekawe, przy 2S mamy dwa pakiety podpięte równolegle, właśnie 1S. Tu już mamy też ramę z włókna węglowego, kamera jest regulowana też. Można oczywiście użyć kamery Insta360 Go do nagrywania w lepszej jakości. Same gogle i aparatura, wiadomo, że jakości zabawkowej, ale zestaw jest ok, 8-kanałowy, jeżeli chodzi o VTX 200, w porządku, wiadomo, że to nie są duże zasięgi, ale pozwalają na to, żeby poćwiczyć w bezpośrednim sąsiedztwie i żeby poczuć tego ducha FPV. Uważam, że ciekawa propozycja i cena około 200 dolarów. Zdarzają się oczywiście lepsze warianty cenowe, ale na dzisiaj około 200 dolarów. Tak to wygląda. Można dokupić też akcesoria, jeżeli chodzi o montaż na przykład kamerki, czy też wydrukować sobie i działa to naprawdę nieźle. Uważam, że jest bardzo fajny i on już pozwala na to, żeby wprowadzić nas w kłady 5-calowe, które powinny być następnym krokiem. Ten Tiny Hawk jak najbardziej ciekawa i bardzo atrakcyjna propozycja. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Wszystkie linki znajdziecie do produktów pod filmem w opisie. No i cóż, trzymam kciuki, życzę gumowych drzew i życzę udanych lotów, żebyście mieli dużo satysfakcji i żeby te pierwsze kroki w FPV były dla Was owocne i dużo wrażeń dostarczyły. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!